Professor Macbeth. That's the extent of my knowledge of Polish. To był taki zakres polskiego, jakim dysponuję. Our session topic this morning is teacher teams as critical elements of democratic schools. Nasz temat dzisiejszego ranka to zespoły nauczycieli jako krytyczny element w szkołach demokratycznych. Nazywam się Bill Armelin i jestem byłym profesorem edukacji i pedagogiki w Stanach Zjednoczonych. I'm now very happily retired. Teraz jestem na emeryturze, nie do końca zadowolony z tego. But still working with projects such as ale nadal pracuję w ramach takich projektów jak ten państwa. And my colleague will introduce herself. I przedstawi się też moja koleżanka. Przepraszam za to, że nie mogę mówić po polsku. My name is Kathy Farber. Nazywam się Kathy Farber. And I too am a, well, I'm an emeritus professor. Jestem też emerytowanym profesorem. And but I do a lot of work still with schools, with different projects and with different universities. Ale współpracuję z wieloma szkołami w ramach różnych projektów, również z uniwersytetami. And I'm very excited to be here and to learn from each other. Jestem bardzo podekscytowana faktem, że mogę tutaj być i że będziemy mogli się wzajemnie uczyć od siebie. Dziękuję. The first part of the presentation, I'll be talking with you for a little while. Pierwsza część prezentacji będzie polegała na tym, że ja będę przez jakiś czas mówił. Just a little while. Troszeczkę. About models of school organization. O modelach organizacji szkół. Kathy and I have been involved for the last more than 20 years in school reform efforts in the United States. Kathy i ja byliśmy przez 20 lat ponad zaangażowani w reformę szkolną, próby reformy w Stanach Zjednoczonych. And the reform projects that we work in tend to focus both on changing the structure of schools and changing what goes on in classrooms within those structures. I te projekty reform były nastawione na to, żeby zmienić to, co dzieje się w szkole ogólnie oraz to, co dzieje się w klasie. Strukturę szkolną i wydarzenia, rzeczy odbywające się w klasie. And for our time today, we're going to emphasize the structure organization part. But of course, we may also talk with you about teaching and learning as well. W dniu dzisiejszym będziemy się starać kłaść nacisk właśnie na ten element struktury szkoły, ale też będziemy się odnosić do tego, co dzieje się w klasie, do procesu nauczania i uczenia się. Okay. At least in the United States, we find a variety of models for organizing schools. Przynajmniej w Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia z wielością modeli organizacji szkół. Depending on whether we're talking about a primary school or a middle school, gymnasium or a high school, you get different levels of different specific kinds of elements. W zależności od tego, czy mówimy tutaj o szkołach podstawowych, czy szkołach ponadpodstawowych, gimnazjach, powiedzmy na naszych gimnazjach, czy szkołach średnich, mamy tutaj do czynienia z różnymi modelami, z różnymi elementami. But in all of those different schools, we begin typically with a separation. Ale we wszystkich tych szkołach, rodzajach szkół, zazwyczaj zaczynamy od takiego oddzielenia between the administration or the directors of the schools and the teachers of the schools. Oddzielenia
dyrektora administracji szkoły od nauczycieli. So the first model. Teraz mamy model numer jeden. Is a more or less a traditional model for schools, the way they've been organized in the United States for 200 years. I będzie to model mniej więcej tradycyjny organizacji szkoły, tak jak to funkcjonowało w Stanach Zjednoczonych przez około 200 lat. Typically there is a principal or a director or a head of the school. Typowo tutaj mamy dyrektora szkoły. Jest w angielskim tutaj się różnych słów na określenie tego stanowiska używa. Any number of teachers. Dowolna ilość, liczba nauczycieli. And then the students or pupils connected with each teacher in each classroom. I po poniżej w tym modelu mamy uczniów związanych z każdym nauczycielem w ramach klasy. These teachers tend to be isolated from one another. Tendencja jest taka, że ci nauczyciele są od siebie wzajemnie odizolowani. Operating only with their students in their own classroom. Działając tylko ze swoimi uczniami w ramach jednej klasy. And decisions are made, or the authority lines are set up such that the principal or the director and his or her assistants. I jeśli chodzi tutaj o decyzję, o układ władzy, to dzieje się to na górze, po stronie dyrektora, ewentualnie jego jakichś asystentów, osób pomagających. Pass information down, and it is down, or make decisions that affect the teachers and the students. I przekazują oni po prostu informacje w dół, lub też podejmują decyzje, które są komunikowane nauczycielom. Now there are a lot of other details that we could talk about. I'm just giving you a very broad sketch of this. Oczywiście tutaj jest całe mnóstwo rozmaitych szczegółów, o których moglibyśmy rozmawiać, ale ja przedstawiam Państwu po prostu bardzo ogólny zarys. What we found in our work and work with schools across the United States and in some European countries. To, co odkryliśmy podczas naszej pracy w Stanach Zjednoczonych, w szkołach oraz też w niektórych krajach europejskich, is that this model doesn't work as effectively when to, że model ten nie działa efektywnie, skutecznie. In terms of student learning or in terms of teacher performance. I to tak, jeśli chodzi o wyniki uczenia się uczniów, jak i wyniki pracy nauczyciela. If you were in Professor Macbeth's session last night, what he said about quality. Jeśli byli Państwo podczas wczorajszej sesji z profesorem Macbeth, to co on powiedział, is very consistent with what we found. Jest bardzo, bardzo zgadza się z tym, co my odkryliśmy. The two features that are most consistent with what we found relative to structure. I dwie cechy, które tutaj są, się najbardziej konsekwentnie zgadzają z naszymi odkryciami co do struktury. Are the features of organization that allow teachers to work together. To te cechy organizacji, które pozwalają nauczycielom pracować wspólnie. And the second feature was a decision-making model that is not a top-down model, but is a shared model, where teachers and directors interact and make decisions. A druga cecha to, że podejmowanie decyzji nie odbywa się na górze w formie arbitralnej, ale przez współpracę dyrektora z gronem pedagogicznym, którzy po prostu dzielą się tą odpowiedzialnością decyzyjną. As we watch schools in the process of transforming. Kiedy przyglądamy się szkołom podczas procesu transformacji, the first thing that we typically see is that the schools begin to group the teachers in work groups or teams. To pierwszą rzeczą, którą zauważamy, jest fakt, że szkoły zaczynają grupować
nauczycieli w zespołach. Or at least part of the school day. Albo przynajmniej część, częściowo. These groupings may be, depending on the school, may be by grade level or by subject matter. I w zależności od szkoły, te zespoły nauczycieli mogą być tworzone albo w zależności od poziomów nauczania, bądź przedmiotu, którego nauczyciele są wykładowcami. But however they're grouped, there are opportunities set for teachers to work together regularly, once a week, twice a week. Ale niezależnie od tego, na jakiej zasadzie te grupy są tworzone, dają one nauczycielom możliwość współpracy, regularnej współpracy, spotkań, czy to raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu. And they address problems and issues that they face in the classroom together, and problems and issues that the school as a whole faces. I omawiają oni podczas takich spotkań problemy czy kwestie, z którymi się spotykają sami w klasach, czy też z którymi się spotyka generalnie jako całość szkoła. So we see one of Professor Macbeth's features embodied here in the sense that teachers can collaborate, work together. I tutaj mamy odzwierciedlenie jednej z tych cech, o której mówił profesor Macbeth. Mianowicie to właśnie, że nauczyciele mogą pracować razem. However, the second principle of shared decision making is not present here because the director or the principal is still making the decisions. Natomiast brakuje nam w tym modelu tej drugiej cechy, mianowicie współdecydowania, wspólnego podejmowania decyzji, ponieważ nadal mamy tutaj sytuację, gdzie dyrekcja podejmuje decyzje i komunikuje je tymżeż nauczycielom zespołu. A third model. I trzeci model. Involves one more step toward a more shared decision making approach. I model ten obejmuje jeszcze jeden krok dalej w stronę współdecydowania. In this model, the principal or the director has between the level of the administration and the teachers. W tym modelu dyrektor pomiędzy tym poziomem górnym a nauczycielami ma element pośredni. What some people call a steering committee. Coś, co niektórzy nazywają komitetem, czy komisją, czy kierującą. Or an advisory group. Lub grupą doradczą po prostu. Typically this is made up of representatives of the teaching staff. I zasadniczo komisja ta, czy grupa, składa się z przedstawicieli grona pedagogicznego. And in larger schools, school counselors and other support staff. A w szkołach większych również innego tego personelu pomocniczego, między innymi kanclerzy na przykład. The decision making model is a little more complicated. Model podejmowania decyzji jest troszeczkę bardziej skomplikowany. Because the principal or the director is still making most of the decisions. Ponieważ dyrektor w zasadzie podejmuje nadal większość decyzji. However, information is being fed back to the principal through the steering committee in an advisory capacity. Natomiast mamy tutaj do czynienia jakby ze sprzężeniem zwrotnym, powrotem informacji od nauczycieli za pośrednictwem owejż grupy kierującej, która jest de facto organem doradczym. We see this as the beginnings of a little more shared decision making. I możemy to postrzegać jako początek właśnie modelu, w którym te decyzje są podejmowane wspólnie. The last model. I ostatni model na dzisiaj. In this model,
tym modelu. We take essentially the same features of Model 3. Bierzemy pod uwagę zasadniczo te same cechy, o których mówiliśmy w wypadku modelu numer 3. However, we move the steering committee to a level more on par or equal with the principal or the director. Jednakże mamy tutaj do czynienia z przesunięciem tejże grupy doradczej, tego kierowniczego komitetu czy komisji, na poziom de facto równy poziomowi dyrektora. In this case, the steering committee works collaboratively with the director of the school to make decisions. W tym przypadku grupa doradcza pracuje wspólnie z dyrektorem, współpracuje w procesie decyzyjnym. In some cases, the principal or director is merely a member of the steering committee, along with teachers and other staff members. W niektórych przypadkach dyrektor jest zaledwie członkiem takiego komitetu, tej grupy, wraz z nauczycielami, tudzież innym personelem szkoły. And in some cases, there may even be student representatives and parent and community representatives on the steering committee. A w niektórych przypadkach w tejże grupie mogą się znaleźć nawet przedstawiciele uczniów, rodziców, tudzież lokalnej społeczności. These four models represent a broad outline of what we have seen in schools in the United States, at least. Te cztery modele prezentują takie szerokie spektrum tego, z czym spotkaliśmy się w Stanach Zjednoczonych, z czym mamy tam do czynienia. Now I'm going to turn things over to Kathy. Teraz oddaję głos Kathy. Who will first correct any errors that I made. Która w pierwszej kolejności poprawi błędy, które ja popełniłem. And then engage you in some small group activities so that we can get some information about how your schools are organized to further our conversation. A następnie zaangażuję Państwa w pracę w małych grupach czy to zespołach, tak abyśmy my mogli dowiedzieć się od Państwa, jak Państwa szkoły są zorganizowane. So, in my experience with schools, one of the things that I think that my colleagues should put on here. Z mojego doświadczenia ze szkołami wynika to, że jedna rzecz, którą mój przedmówca powinien był ująć tutaj w tym modelu. I don't know the Polish word for custodian or janitor. Kurator. To kurator. Personel pomocniczy, wspierający. Pomoc rodzicielska. Because in the United States, in the schools where, for example, I'm evaluating right now. Ponieważ w Stanach Zjednoczonych, w szkołach, które na przykład w tym momencie poddają ocenie, these people are central. Te osoby są rzeczywiście w centrum, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. So in this one school I'm in right now, i w tej jednej ze szkół, w których ja jestem w chwili obecnej, all these people are included in model 4. Wszystkie te osoby są również ujęte w modelu numer 4. And the custodian i kurator is so helpful, jest bardzo, bardzo pomocny. Because he or she sees everything. Ponieważ ta osoba, czy to pan, czy pani, widzi wszystko. I just wanted to make that correction. Po prostu chciałam tutaj tą jedną poprawkę wprowadzić. Okay. So, we're going to have you engage in a couple of activities right now. I teraz chcieliśmy zaangażować Państwa do kilku działań. And we're going to need you in small groups, so you'll just
I będziemy potrzebować podziału po prostu na małe grupy. And as we know, democracy doesn't work with large groups. Jak Państwo wiedzą, czy jak wszyscy wiemy, demokracja nie działa w dużych grupach. So we're going to try and make it work with smaller groups. Dlatego podejmiemy próbę sprawienia, by zadziałała ona w małych grupach. Supposedly 5 to 6 is good. Uważam, że tak 5 do 6 osób w grupie to właściwa liczba. So, in groups of, say around, it seems about 6. Tak więc w grupach, no mniej więcej, wydawałoby się około 6 osób. We would like you to describe which model is going on in your school. Chcielibyśmy, żeby opisali Państwo, który z tych modeli odpowiada temu, co ma miejsce w Państwa szkole. And we know you're all from, most of you are from different schools, so choose one. Ale wiemy oczywiście, że większość z Państwa jest z różnych szkół, także prosiłabym, żeby się skoncentrować w tym wypadku każda grupa na jednej. So you have about 5 to 8 minutes to choose. I teraz mają Państwo mniej więcej 5 do 8 minut na dokonanie wyboru tej jednej szkoły i odniesienia się do modelu. Jeszcze chwileczkę, proszę na ciebie. Jeśli to nie pasuje, jeśli to nic, tu by nic nie pasowało, proszę nam po prostu powiedzieć, jak wygląda u Państwa proces podejmowania decyzji. To mamy ustawić? Czy ktoś umie gwizdać? Dobrze. Tutaj będzie potrzebna korekta pewnej rzeczy, która chyba z mojego w sumie niedopatrzenia wyniknęła, mianowicie znaczenia słowa custodian, które ma wiele znaczeń w języku angielskim, ja go użyłam w formie kuratora, natomiast Państwo mieli na myśli kogoś, kto jest bardziej jak woźnym w szkole i osobą zajmującą się naprawami, konserwacją i tak dalej, stąd mamy zasadniczą różnicę w składzie tejże rady szkolnej. Dobrze, to teraz przerywamy w pracę w grupach. Ja tutaj dopytałam jeszcze pana profesora, to w takim razie jak wygląda w tych modelach obecność tych zewnętrznych władz? No więc pan profesor odpowiedział mi, że w Stanach jest ich tyle na najrozmaitszych poziomach lokalnych, federalnych i tak dalej, że po prostu się tym w tym momencie nie zajmujemy, zajmujemy się tym, co się mieści w ramach budynku szkolnego. Okay, so we have the custodian. Tak więc mamy tutaj wytłumaczonego woźnego czy też konserwatora szkolnego. I mentioned to one gentleman that the custodian sees everything. I powiedziałam tutaj do jednego z panów, że właśnie ówżesz konserwator czy woźny widzi wszystko. Ale nie miałam na myśli tego na górze. Okay. So we would like one person from each group. I teraz chcielibyśmy, żeby jedna osoba z każdej grupy to present the model or ideas that you zaprezentowała bądź model, bądź pomysły, przemyślenia. And you can either just say it. I mogą to Państwo albo wypowiedzieć, albo korzystać również tutaj z karty do pisania. I która grupa chciałaby się tutaj zgłosić na chodnik jako pierwsza? Dyrektor szkoły. Pytanie skierowane do nas było w formie bardzo ogólnej, mianowicie jak organizujemy w naszych szkołach działanie zespołowe nauczycieli, aby uzyskiwać decyzję o charakterze społecznym. To było to tak ogólnie sformułowane pytanie, czy dobrze zrozumiałem? Jest ok? Otóż,
I teraz w polskiej szkole mamy cztery sytuacje decyzyjne, w których dyrektor uczestniczy. Są to decyzje indywidualne związane z jego rolą kierowniczą. Wynika to z prawa pracy, różnych przepisów oświatowych. I on to nie ma potrzeby konsultowania z kimkolwiek, on ponosi indywidualną odpowiedzialność za to działanie. Są rzeczywiście decyzje o charakterze kolegialnym, ale nie tak w czwartym modelu. Związane przede wszystkim z dodatkami, nagrodami i wtedy się takie kolegium z funkcyjnych nauczycieli niejako tworzy. Trzecia sytuacja to są decyzje o charakterze zespołowym. Nie działa tak. Na przykład zespół wychowawczy. Zespół nauczycieli uczących w danej klasie. Teraz mamy zespoły ewaluacyjne. One też tworzą grunt do podejmowania pewnych działań w szkole. I to jest trzecia kategoria sytuacji decyzji zespołowych, a czwarta to jest rada pedagogiczna. I w tym momencie uwidacznia się, że w naszym systemie szkolnym my nie mamy takiego systemu, który jest moim zdaniem sztywnym bardzo, ten system czwarty, bo to jest, to tak można byłoby to porównać do premiera i rządu, a nauczyciele to jest naród. Mamy bardziej sytuacje organiczne, czyli z powodu wiedzy, doświadczenia, znajomości rzeczy i tak dalej, tworzy się zespoły różnorodne ze wszystkich nauczycieli. To była nasza refleksja, natomiast jeśli mógłbym zadać jeszcze takie pytanie, bo mnie to bardzo interesuje w związku z decyzjami o charakterze zespołowym. Jest bardzo wiele zalet, ale są też pewne problemy. Pojawia się na przykład pytanie, chciałbym, żebyście Państwo mi dali jakiś przykład, czy czasami to zespołowe decydowanie nie powoduje kompromisowości decyzji, nie tworzy kompromisu. A nie zawsze kompromis jest najlepszym rozwiązaniem problemu. Jeśli przypatrzymy się historii pedagogiki światowej, to wspaniałe szkoły tworzyli indywidualiści. I teraz jest pytanie, na ile to współdziałanie zespołu ma wzbogacać pewną wizję, którą powinien mieć dyrektor? Na ile wspomagać dyrektora w takiej wizji? A na ile przejąć rolę kierowniczą dyrektora? To jest mój problem, gdybym mógł prosić. Tak. Dziękuję bardzo. Tutaj od pana profesora jest na razie zapowiedź odpowiedzi, bo państwo zasugerowali, że tymi postanowionymi przez państwa pytaniami czy kwestiami zajmiemy się pod koniec, a teraz chcieliby państwo wysłuchać wszystkich prezentacji. Więc w naszej grupie z rozmów wynika, że taką wiodącą rolę odgrywa model drugi. Z takim małym tutaj poprawką, że jest jeszcze rada pedagogiczna. Natomiast pojawiły się też modele, koleżanka przedstawiała model, w której są zespoły zadaniowe i tam istnieje możliwość, ponieważ jest to szkoła niepubliczna, jest możliwość opłacania pracy tych nauczycieli w tych zespołach. Więc bez względu nawet nieraz na samą identyfikację się z problemem, no jest korzyść finansowa, prawda, która koncentruje nas na tym, że warto. Natomiast tutaj my z kolegą przedstawiliśmy taki zupełnie model, którego nie ma tutaj zaprezentowanego. Jest on taki pomiędzy modelem drugim.
No, możemy narysować. Jest pośrednim między modelem drugim a trzecim. Tak, jest dyrektor, są zespoły nauczycielskie. To są zespoły problemowe, zadaniowe na poziomie kształcenia, czyli powiedzmy klasy 4-6, tak jak u nas są zorganizowane etapy edukacyjne. Te zespoły mają swoich liderów. Liderzy tworzą coś w rodzaju ciała doradczego Steering Committee. Obok tego istnieje Rada Pedagogiczna i w obrębie tych wszystkich grup, no oczywiście do tego jeszcze dochodzi współpraca bardzo mocna z Radą Rodziców, ponieważ to są małe szkoły. Do 200 osób szkoły, więc siłą rzeczy mało osób może być, inaczej, mała liczba osób wykorzystana jest do wielu zadań. To są rzeczy, które skupiają się tutaj typowo wewnętrznie szkolnie i tutaj są sprawy wychowawcze, jak również sprawy związane z realizacją poszczególnych przedmiotów, programów nauczania. Oprócz tego mniej więcej od 5 lat poza szkołą istnieją zespoły przedmiotowe zrzeszające nauczycieli z całej gminy, które skupiają się nad formą, metodami i realizacją programów nauczania. Dzielą się swoimi spostrzeżeniami z poszczególnych szkół, z problemami, rozwiązują je właśnie powyżej i propozycje rozwiązań problemów, które posiada nauczyciel w szkole, powracają i liderzy przekazują je do swoich. To znaczy, wadą tego systemu dalej pozostaje sytuacja, że mimo wszystko tą osobą decyzyjną jest dyrektor i spycha ją mimo wszystko na dół. Więc jest to niewątpliwie jest to wada systemu, ale w dużej mierze wynika to z tego, że blokują nas tutaj pewne rozwiązania prawne, organizacyjne, które no nie pozwolą nam po prostu dokonać zmian, bo byłyby łamaniem prawa. Nasz zespół wystąpi w dwugłosie. Najpierw dwa słowa tak ogólnie. Oczywiście nie będziemy rozwodzili się nad prawnymi wymogami związanymi z podejmowaniem decyzyjności. Ponadto wpływu nie mamy, on jest jakby oczywistym takim wymogiem obowiązującym każdego z dyrektorów. Natomiast zadaliśmy sobie takie pytanie, jakie dokumenty w szkole i w jakich momentach podejmowane są decyzje. I tutaj takich dokumentów znaleźliśmy kilka. Są szkoły, które mają wieloletnie plany rozwoju, roczne plany realizacji zadań. Są plany zespołów przedmiotowych, zespołów problemowych. Są plany, które uwzględniają pracę zespołów także w zakresie nadzoru pedagogicznego i rozwoju materialnego szkoły. W wielu szkołach te dokumenty o charakterze rozwojowym, decyzyjnym podejmowane są zespołowo i realizowane często zespołowo, jak i także poprzez działania dyrektora. Jak te dokumenty są tworzone? Te dokumenty są tworzone często z uwzględnieniem opinii, ocen rodziców i uczniów i wypracowane są przez zespoły nauczycielskie. Tam, gdzie jest dobry dyrektor, często wnosi on swoją własną koncepcję pracy. W niektórych szkołach jest dyskusja nad jego koncepcją. W zasadzie moglibyśmy się tutaj z mojego doświadczenia wizytatorskiego, jak i doświadczenia zawodowego, 25 lat pracy w kilku szkołach, wskazać, że modele realizowane są, te bardzo schematyczne i proste, różne. Łącznie z tym modelem pierwszym. W kategoriach formalno-prawnych istnieją zespoły. De facto decyduje dyrektor, a zespoły spotykają się po to, żeby odbyć comiesięczne spotkanie. Tam jest, bym powiedział, tak troszeczkę martwo. Ale też mamy szansę na to, że w bardzo dobrych szkołach, między innymi w mojej ewaluowanej ostatnio, realizowany jest model, który najbardziej, że tak powiem,
podchodzi pod model czwarty, a pani dyrektor jest prawdziwą mamą nauczycieli, uczniów, rodziców. Wyniki są, mimo że trudne jest środowiskowo, powiedzmy sobie, usytuowanie szkoły, jest wysokie. Decyzje z prawdziwą taką troską i miłością wzajemną uczniów, nauczycieli i dyrektora podejmowane są w atmosferze wzajemnego zrozumienia i wysokiej merytoryczności. Przykładem takiej szkoły jest między innymi, tu oddaję głos koleżance, szkoła. Ta szkoła, o której mówił tutaj kolega, to nie jest moja szkoła, ale moja, myślę, może pretendować do tak dobrej szkoły, jak ta, o której mówił kolega. Ja jestem wicedyrektorem pierwszego liceum w Pile i my, myślę, pretendujemy do modelu czwartego. Pretendujemy dlatego, że nie mamy formalnie w dokumentach szkolnych, w statucie zapisanego tego ciała doradczego. My to nawet nazywamy takim zespołem kierowniczym. W skład tego zespołu wchodzi dwóch wicedyrektorów tam jest, pani pedagog i dwóch przedstawicieli grona pedagogicznego. I w zasadzie nie ma decyzji, którą w szkole dyrektor podejmowałby sam. To ciało doradcze, my nazywamy je zespołem kierowniczym, siada zawsze, jest burza mózgów, ale jest też tak w tej szkole, że często dyrektor, podejmując konkretną decyzję, konsultuje się z jakimś zespołem zadaniowym bądź przedmiotowym i wtedy nawet jakby z pominięciem tego ciała doradczego, kierowniczego, siada i po prostu po pewnych tutaj sugestiach, przemyśleniach podejmuje decyzję. Także mówię, formalnie nie jest to może model czwarty, ale po zmianie dokumentów szkoły, kiedy ukonstytuujemy to prawnie, to wtedy możemy mówić, że jesteśmy w modelu czwartym. Także tyle. Dziękujemy. Tutaj jest prośba od Państwa, żeby troszeczkę czasowo ograniczyć prezentację, żebyśmy się ze wszystkim zmieścili. Także prosimy o króciutkie. Nasza grupa doszła do wniosku, że większość naszych szkół odpowiada modelowi trzeciemu. Czyli generalnie dyrektor podejmuje decyzję, mamy zespół doradczy i mamy zespoły nauczycielskie, zadaniowe, jakie nazwiemy. Natomiast dlaczego akurat model trzeci? W naszym systemie generalnie polskim to dyrektor odpowiada za decyzję. Dyrektor formalnie musi się rozliczyć i finansowo, i merytorycznie, i pod każdym innym względem, jeżeli chodzi o jego szkołę. Natomiast zespół doradczy jakby podaje mu to echo od rady pedagogicznej. Ja to tak nazywam. Echo od rady pedagogicznej, czyli wszystkie informacje, które przyszły z rady pedagogicznej, czasami jakieś kuluarowe rozmowy. Dyrektor o tym może nie wiedzieć, natomiast zespół doradczy w tym momencie ma taką rolę. I ja myślę, że ten trzeci model jest najbliższy naszym szkołom. Dziękuję. Chyba nasza kolej. My w naszym zespole, w naszej grupie, każda z nas jest z innej szkoły, z innej placówki, w związku z tym poproszono mnie, żebym ja przedstawiała model, który funkcjonuje w mojej szkole. Szkoła jest o tyle specyficzna, że to jest szkoła specjalna dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Szkoła, która funkcjonuje od 20 lat i szkoła, która 20 lat temu powstała z inicjatywy nauczycieli, rodziców i dyrekcji. I właściwie 20 lat temu i od 20 lat wypracujemy między modelem trzecim a czwartym, czyli są zespoły klasowe, to są uczniowie, prawda? Dzieci w klasach. Oni są otoczeni oczywiście nauczycielami i w każdym z tych zespołów nauczycieli oczywiście zdarza się tak, że nauczyciele powtarzają się personalnie te same osoby w tym i w tym zespole. Każdy z tych zespołów ma swojego lidera, nauczyciela i liderzy zespołów to podstawowy zespół doradczy dla dyrektora, wicedyrektora, kierownika oddziałów. Oprócz tego równolegle do
zespołów nauczycieli pracujących w grupach szkolnych pracują zespoły nauczycieli, którzy tworzą zespoły problemowe i one z roku na rok albo są te same, albo się zmieniają w zależności od problemu. Na przykład zespół alternatywnej wspomagającej komunikacji, zespół terapii jedzenia, zespół edukacji osób o bardzo niskich umiejętnościach poznawczych. Oczywiście znowu tutaj powtarzają się często ci sami nauczyciele. I generalna zasada jest taka, że jest przepływ informacji pomiędzy tymi zespołami nauczycieli oraz dyrekcją, która właściwie to jest taki bardzo szeroki kanał przepływu informacji i na bazie tej informacji podejmowania decyzji. Oczywiście dyrektor jest odpowiedzialny, tak jak tutaj wszyscy wiemy, za administracyjno-oświatowe przepisy, które jest zobowiązany realizować. Natomiast w ramach tych przepisów zespoły podejmują decyzję, w jaki sposób te przepisy realizować tak, żeby to służyło jakości i edukacji, i terapii uczniów. Czasami udawało nam się wpływać w ten sposób na zmiany związane nawet na poziomie systemu ogólnopolskiej oświaty. Chodzi oczywiście o pedagogikę specjalną. Dziękuję. Ostatni rok rzeczywiście był dla mnie wariacki. Ja już nie jestem dyrektorem, ale jeszcze 2 miesiące temu byłam, więc nie zapomniałam, a byłam dyrektorem 18 lat. Tutaj z koleżankami uznałyśmy, że model drugi w tej chwili już jest wymuszony prawem oświatowym, tak? Bo dyrektor ma obowiązek powoływać zespoły. Więc nie dyskutujemy, czy ten model jest, czy go nie ma. On po prostu jest, dlatego że tak stanowi prawo. Najbliższy nam jest model trzeci, czyli jednak zespoły nauczycielskie, liderzy czy przewodniczący tych zespołów jako ten głos doradczy. Natomiast jeśli chodzi o model czwarty, który u was tak wygląda, mnie on najbardziej, jeśli chodzi o nasz grunt polski, przypomina coś, co się nie za bardzo przyjęło, mianowicie rada szkoły. Tak, czyli przedstawiciele rodziców, uczniów i nauczycieli. My nie mieliśmy czegoś takiego, co tutaj padło, mianowicie środowisko lokalne, tak, bo u nas w radach szkoły tego nie było. I ten model się u nas niespecjalnie przyjął. Ja nie wiem, czy kiedyś mówiło się, że zaledwie 10% szkół ma rady szkoły. Czy nadal jest to 10%? Nie wiem. Ja w Łodzi nie słyszałam, żeby były gdziekolwiek rady szkoły. To tyle. Mamy kilka kierunków, w które moglibyśmy się skierować. Ale później po przerwie również mamy tą sesję praktyczną wykorzystania. So, what I would like to do with you right now, więc to, co chciałabym z Państwem zrealizować teraz, is to kind of begin the application session. W jaki sposób rozpoczęcie tej sesji praktycznej dotyczącej aplikacji? Because we would like to discuss what works. Bo chcielibyśmy porozmawiać o tym, co działa w Państwa modelach i działa na jaką rzecz, co nie działa właściwie w Państwa modelach i dlaczego nie. I w trakcie, jak to się będzie rozwijało, będziemy rozmawiać elements that will make the decision-making process, o elementach składowych tego procesu decyzyjnego, more helpful to your, które sprawiłyby, że ten proces decyzyjny będzie bardziej przyjazny i pomocny dla Państwa szkół. And because the conference tells us it has to be moving towards a democratic model, a ponieważ konferencja jakby narzuca nam to, że powinniśmy się poruszać w kierunku modelu demokratycznego. We will try to tweak. We'll try to modify. To spróbujemy zmodyfikować the ideas
to represent more of a democratic model. Te pomysły tak, żeby reprezentowały one bardziej demokratyczny model. If jeśli that's what we want. Jeśli to jest to, co my chcemy. I'm not sure if everyone is in favor of democracy. Nie jestem przekonana, że wszyscy są skłaniają się ku demokracji. When you see how it does not work in the United States. Jeśli zobaczą Państwo, jak ona nie działa w Stanach Zjednoczonych. But ale the idea of interdependence, pomysł współzależności, wewnętrznej zależności, mutual understanding, wzajemnego zrozumienia, o którym tutaj Państwo też mówili, mutual benefit, wzajemnych korzyści, benefit for all students, faculty, korzyści dla uczniów, grona pedagogicznego, dyrekcji, również tego personelu pomocniczego, w tym konserwatora szkoły, etc. I tak dalej. So we can call that democratic, or we can call that something else. Możemy nazwać to demokracją czy demokratycznym modelem, ale możemy też go nazwać inaczej. And we will address some of the issues and problems. I zajmiemy się też pewnymi kwestiami i problemami, that always arise, które zawsze powstają. Well, I was hoping that can we still stay as a large group right now? Large group? Yeah. I teraz miałam nadzieję, że może pozostaniemy dużą grupą w tym momencie. And have you tell us what is good and what is bad about the decision-making process in your school right now? I chciałabym, żeby Państwo powiedzieli nam, co jest, jakie są zalety, jakie są wady decyzyjnych systemów tak, w takiej formie, w jakiej one w tym momencie u Państwa funkcjonują. Przede wszystkim chcemy tego posłuchać. Is that okay? Znowu krótko oczywiście. Czy to Państwu odpowiada? Kto by chciał rozpocząć? Czy potrzebują Państwo jeszcze parę minut na przykład na porozmawianie między sobą? Dobrze, to tutaj pani zadała pytanie, że w imieniu państwa właśnie, bo ogólnie i pewnie się Państwo z tym zgodzą, że chcieliby Państwo posłuchać, jakie są problemy w Stanach Zjednoczonych, co tutaj w tych procesach decyzyjnych działa dobrze, co nie działa. I'll try to be brief. Postaram się mówić krótko. In our experience, z naszego doświadczenia, most of the schools that we began to work with, większość szkół, z którymi zaczynaliśmy pracować, were really very similar to this model. Były naprawdę bardzo podobne do tego modelu numer jeden. Even if on paper, nawet jeśli na papierze, they looked like this. Wyglądały jak te dalsze modele. The actual operating of the school, faktyczne funkcjonowanie szkoły było bliskie modelowi pierwszego. Even where teachers were on teams, nawet tam, gdzie nauczyciele tworzyli zespoły, they didn't necessarily really work together. Niekoniecznie współpracowali ze sobą. At least not on critical issues of teaching and learning. A na pewno nie w kwestiach kluczowych czy krytycznych dla nauczania i procesu i uczenia się. And the lines of communication between administration and teaching staff and support staff were not terribly good. I linie, czy te kanały komunikacji pomiędzy górą, dyrekcją, nauczycielami, czy też personelem pomocniczym w szkole nie były, nie funkcjonowały dobrze. And I want to emphasize that was not because there were bad people working in the school. I chcę podkreślić, że nie wynikało to z faktu, że w szkole pracowali niewłaściwi ludzie. The system just didn't work well. Po prostu system nie działał tak, jak trzeba.
So what we began to see schools doing, or what schools began to do as a result of some of our reform efforts. I to, co szkoły zaczęły wdrażać czy robić w związku z naszymi wysiłkami reformatorskimi. Was start what some of you refer to as work groups. Zaczęły tworzyć to, co pan, ktoś z Państwa tutaj nazwał jakieś zespoły robocze. Or study groups. Czy zespoły zadaniowe. That came together around particular problems or issues that that school was facing. Spotykały się te grupy, jednocząc się wokół pewnego problemu, jakiejś kwestii, z którą szkoła się spotykała czy tam borykała. So we might have one group of teachers, say, working on how to get parents more involved in their education. I tak na przykład mogła być grupa, zespół nauczycieli, pracujący nad tym, jak zaangażować rodziców. Another group might work on how to better integrate children with disabilities, with special inna needs. Mogła się zajmować kwestią lepszej integracji z dziećmi, tych dzieci, które mają jakieś upośledzenie czy problemy. And a whole variety of other problems and issues. Całe mnóstwo wszelkich innych problemów. What typically happened was these study groups went to the literature. They looked at studies, they looked at writing. To, co się zaczęło dziać, te zespoły zadaniowe zaczęły koncentrować się na literaturze przedmiotu. They talked with other colleagues. Rozmawiali z innymi kolegami. And they began to generate ideas about how to change the school. I zaczęły powstawać pomysły, jak zmienić szkołę. Or about how to change their own practice. Ewentualnie jak zreformować, zmienić własną praktykę, własne działania. To better serve the needs of their students. Tak, by lepiej służyć potrzebom swoich uczniów. What often emerged, and this took years. This is not something that happens quickly. Ale to nie jest coś, co się dzieje szybko. To zajmowało całe lata. Was they began to sort of evolve into something similar to Model 3 or Model 4 or even that Model 3.5 or whichever. Ale tak czy owak zaczęli oni ewoluować w kierunku tego, co mamy tutaj w modelach 3 czy modelu 4, czy też w tym Państwa modelu 3 łamane przez 4 albo 3,5. The important point is for the schools that began working better, serving students better. Ale najważniejszą kwestią było to, by szkoły zaczęły lepiej funkcjonować i lepiej działać na rzecz uczniów. We saw some kind of system that involved the several of the characteristics that Professor Macbeth talked about last night. I ujrzeliśmy system, który miał kilka charakterystycznych cech z tych, o których wczoraj wieczorem mówił profesor Macbeth. In particular, we saw the need for teachers to work together. Przede wszystkim ujrzeliśmy potrzebę tego, by nauczyciele ze sobą współpracowali. And for their suggestions and ideas to be taken seriously. I tego, by ich pomysły, ich sugestie były traktowane poważnie. Now we know that there are a lot of external forces that come to bear on each individual school building. Oczywiście wiemy, że istnieje bardzo wiele różnych zewnętrznych sił, które tutaj wytwarzają naciski na poszczególne szkoły. There are school district policies. Regionalne czy dzielnicowe polityka dotycząca szkolnictwa. There are local and state and national laws. Mamy tutaj prawo lokalne, stanowe czy federalne. And there are some long-standing traditions. No i całe mnóstwo różnego rodzaju tradycji. That can influence and affect how a school is going to operate. Które mogą wpływać na to, jak funkcjonuje szkoła. But within that context, ale w tym kontekście we still saw schools struggling to build this notion of collaborative practice. Dalej widzieliśmy szkoły, które walczyły o to, by stworzyć system właśnie współpracy w praktyce. And some kind of shared decision making. I jakiejś formy współdecyzji, współdecydowania. As a way to make the school more sensitive to and more responsive to the needs of the children and communities that they serve. I była to forma tworzenia szkoły bardziej otwartej i bardziej czułej na potrzeby uczniów. The schools that showed the best results tended to follow this pattern.
i szkoły, którym udało się uzyskać najlepsze rezultaty, właśnie w kierunku tego modelu czy wzoru zmierzały. But the pattern varied with each context, each community, each school. Ale w każdym kontekście, w każdej społeczności, w każdej szkole ten model, czy ten wzór był inny. The schools that didn't do well, a szkoły, którym się nie powiodło, stayed the way they were. Trzymały się tego modelu starego funkcjonowania. Or they adopted a reform, albo przyjęły reformę, that was really in name only, która była tylko w teorii, na papierze. And that didn't involve the buy-in or the acceptance by the teaching staff, the support staff, and other members of the community. I nie uzyskały sytuacji, w której ta reforma byłaby zaakceptowana przez zespół pedagogiczny, tudzież cały personel szkoły, wszystkich tych, którzy są w szkole. And I think this gets, at least in my mind, this gets at your point earlier about don't great schools begin with a great leader. I tutaj wydaje mi się, w jakiś sposób odniosłem się do tego, co pan powiedział, że te wszystkie wielkie szkoły, którym się powiodło, odniosły sukces dzięki jednostce wybitnej, prawda? Quite often they do. Bardzo często tak się zdarza. That great idea has to be embodied by the teaching staff. Wielka idea powinna być przyjęta przez zespół nauczycieli. And if it's simply the great idea of the leader, jeśli jest to naprawdę w prosty sposób wielka idea dobrego przywódcy, it's not going to have the effect that it would otherwise have. Nie miałaby wtedy takiego efektu, jaki byłby spodziewany. I hope that at least mam nadzieję, że przynajmniej częściowo odpowiedziałem na to pytanie. And what I'll do in the, if you like, in the application time. I teraz to, co ja bym chciała zrealizować w tym czasie praktycznym, jeśli Państwo by zechcieli. A specific example of a school, their schedule, what the teachers say, what the kids say. Chciałabym dać Państwu przykład konkretnej szkoły, programu, tego, co mówią nauczyciele, co mówią dzieci. What they actually do in the school. I'll give you a very practical image. Dam Państwu taki bardzo praktyczny obraz tego, co robią w ogóle w szkole. Of one of the most successful schools I've ever seen. I to jednej z najbardziej udanych szkół, jakie w życiu widziałam, tych, które się, im się najbardziej powiodło. Which also includes their problems. Co oczywiście obejmuje również ich problemy. But so I can talk about their schedule, their physical capacity. Ale mogę mówić, będę mogła mówić tutaj o ich programie, harmonogramie, autentycznej fizycznej zdolności, umiejętności, programie nauczania, wszystkim krótko. Jeśli Państwo chcą usłyszeć o takim praktycznym, rzeczywistym przykładzie, to będziemy mogli zrobić w tej części praktycznej. Mamy około 5 minut. Jeśli jest jeszcze jakieś na przykład pytanie, na które moglibyśmy krótko odpowiedzieć, albo komentarz, który by od Państwa wyszedł, otwieramy dyskusję. Ja mam pytanie. Jeszcze ten model czwarty, który, tak jak mówiłam, partii ramach szkoły, to co u nas się nie sprawdziło. Nie ma decyzyjności bez odpowiedzialności. Jak wygląda, kto odpowiada za szkołę? Czy odpowiedzialność za szkołę przesuwa się na to ciało gremialne, czy też nadal dyrektor jednoosobowo? Bardzo dobre pytanie. That's an doskonałe pytanie. Model 4 is probably the in its full form is very seldom, I've very seldom seen a school. Ja bardzo rzadko, tak de facto widziałem szkołę, która model numer 4 w pełni by realizowała. We have had a few city school systems, however. Jednak mamy kilka systemów szkół miejskich.
that organize themselves, które organizują się around community councils, wokół rad lokalnych. And those community councils, i te lokalne rady, were the custodians, gminne. I tutaj mamy which custodians, were the overseers, the, czyli tu już mamy kuratorów, naprawdę. They were the school board. Z Wydziału Edukacji. Okay, so instead of a traditional school board, each little community in the city had a community council that controlled the school. Czyli zamiast takiej nadrzędnej władzy, tutaj każda lokalna społeczność, czyli na poziomie powiedzmy gminy, czy jakiejś tam małej jednostki terytorialnej, istniała taka własna rada nadzorcza. Those community councils weren't necessarily all educators either. They were business people. I tutaj w skład takich rad nie wchodzili koniecznie ludzie związani z edukacją, byli też biznesmeni na przykład. They hired the principal, they hired the teacher. Ale wynajmowali, oni zatrudniali dyrektora, nauczycieli. And they mandated that kind of a shared leadership model. I w jaki sposób udzielali mandatu takiemu modelowi przywództwa? For some issues like finances. Dla niektórych kwestii, takich jak finanse. There was a principal who was largely the legal authority. To dyrektor był tutaj tą prawną władzą, prawda? But on just about everything else, the councils required this kind of collaborative decision, and they held the entire school responsible. I natomiast we wszystkich pozostałych kwestiach niezwiązanych z finansami, tutaj ta rada lokalna wymagała odpowiedzialności szkoły jako całości. But far more frequently we see something closer to model 3 for all ale reasons. Ale zdecydowanie z wielu powodów, tych, które Państwo tu wymieniali, które wymienialiśmy, widzimy systemy, sytuacje, które odpowiadają bardziej modelowi numer 3. The lady actually says she had the same question because she was really interested in responsibility, accountability. The lady would like to have a small comment. Please. Nie wiem, kto z nas był w Holandii, widział szkoły, które zarządzane są rzeczywiście przez rady lokalne, które zrzeszają właśnie lokalny biznes, społeczności lokalne, tworzą organizację pozarządową. I tam dyrektor jest właściwie, można powiedzieć, ta rada jest jak parlament, a dyrektor z nauczycielami to rząd, tak? Znaczy wykonuje decyzje tego parlamentu, czyli tej rady. Wszystkie ważniejsze decyzje, nie tylko o zatrudnieniu, ale też finansowe, o przeznaczeniu budżetu, o kierunkach programowych, przyjęciu programów nauczania, podejmuje ta rada. Dyrektor podejmuje wykonawcze decyzje, które mają doprowadzić do tych celów drobnych. On jest właściwie administratorem i wykonawcą tego, o czym rada zdecydowała. I w Holandii jest w latach 30. już podjęto taką próbę uspołecznienia oświaty, po to, żeby, czyli z XX wieku, po to, żeby ją uniezależnić od władzy politycznej, żeby niezależnie od zmian partii rządzących i ministerstw edukacji, szkoły miały pewną stabilność związaną z decyzjami podejmowanymi na lokalnym szczeblu. O ile nie dłużej, nie cała od razu. Rotacja częściowa, żeby była trzymała. Myślę, że tak, że jeżeli chodzi o te modele, to mamy. Przynajmniej ja mam takie odczucie, że jeżeli jest szkoła mała, to nie byłabym za tym, żeby tworzyć jakieś sztuczności czy jakieś modele tego typu jak 2, 3, 4 i tak dalej. Bo przecież dyrektor, mając grono pedagogiczne, które składa się z 20-osobowej grupy, on ma ich na co dzień w takiej bliskości, w takiej możliwości decyzyjnej, że
za moment ci wszyscy członkowie, ci wszyscy nauczyciele byliby członkami jakiegoś zespołu, nie mieliby kim kierować, sami liderzy byli, prawda? Ja rozumiem, że te przełożenia są do dużych szkół, a poza tym model czwarty i tutaj to, co mówiłaś o szkole holenderskiej, jestem absolutnie za, wówczas, gdy mówimy o szkołach zawodowych, tam, gdzie biznes ma swój biznes na danym terenie i chce rozwinąć szkoły takiego typu jakieś, no, pod swoje potrzeby, prawda? Pod zapotrzebowanie. Ale wtedy, gdy mówimy o ogólnym nauczaniu, wtedy, gdy nam państwo narzuca jakieś ogólne ramy, to ja rozumiem szukanie takich modeli i decyzyjności, szukanie kto za co odpowiada, jest takim spychaniem odpowiedzialności, który w tej chwili widzimy w Polsce. Dawanie większych niby uprawnień na samorządy, coraz to większych, aby z jednej strony odejść od odpowiedzialności ogólnej, powiedzieć, to wy samorządy odpowiadacie za wasze szkoły. Jaki jest poziom na waszym terenie, to jest wasze możliwości. Mówi się nawet, że te możliwości w zależności od kasy są różne, prawda? I to prawda, bo jeżeli gmina jest bogata, to może mieć ten wachlarz i tą propozycję znacznie, znacznie większą. I wtedy możemy mówić czasami, ja nie chcę tu parafrazować, że za pieniędzmi idzie dobra edukacja. Absolutnie nie, to było spłycenie pojęcia. Ale pieniądze nie przeszkadzają, tak jest, tak jak to jest. We're out of time, and as skończył nam się czas. As often is the case, we're just now getting into. Jak to się często zdarza, właśnie teraz w momencie, kiedy myśmy się zaczęli w tą sprawę wciągać. The really interesting stuff. Kiedy zaczęły się bardzo interesujące rzeczy pojawiać. And both Kathy and I are struggling with our desire. I tak, Kathy, jak ja tutaj walczymy z naszym pragnieniem, żeby dołożyć informacji i mówić dłużej. But coffee is out there. Ale tam czeka kawa na zewnątrz. And I haven't had enough yet. A ja jeszcze nie miałem dość. We want to thank you very much for chcielibyśmy us. Bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie nas. We look forward to the next session with i oczekujemy na następną sesję z Państwem. And to the next few days i na następne dalsze dni, które możemy spędzić razem.